Dzień dobry Państwu. A tym zapowiadanym gościem jest Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy, szefowa klubu Lewicy nawet. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To dobrze, że prezydent powtórnie ułaskawi Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? No nie ułaskawił, powtórnie. Ułaskawi. Nie wiem, czy ułaskawi, dlatego że teraz to jest inna procedura. Będzie to zależało od wielu czynników i nie będzie to z dnia na dzień. Tutaj pan prezydent nie skorzystał ze swojego konstytucyjnego prawa łaski, tylko to jest na gruncie kodeksu postępowania jak karnego. Jak skorzystał, bo to zaraz by się okazało, że też nie może, że drugi, też źle. Prokurator generalny opinię przerzucił po prostu ten gorący kartofel, ten problem, na prokuratora czyli generalnego. Pani nie dostrzega w tym żadnej woli kompromisu, woli takiego, tak jak ja wczoraj odzyskanym przecież przez nową władzę Polskim Radiu 24 usłyszałem, że to jest taka wola kompromisu ze strony prezydenta, takie tonowanie nastrojów. Nie, to jest raczej staranie pozbycia się problemu ze swojego środowiska, no bo środowisko pana prezydenta oraz Prawa i Sprawiedliwości, skąd się wywodzi, na pewno ciśnie, żeby coś zrobić w sprawie panów Kamińskiego i Wąsika. No tak, tylko że nie sam. Teraz ten problem przerzucił gdzie indziej. No dobrze, ale czy tak naprawdę nie można tego załatwić normalnie, szybko i jakoś tak można było? Mógł właśnie pan prezydent zastosować swoje konstytucyjne prawo. Wie pani doskonale, że w tej chwili jest tak, że zaraz by się znalazł jakiś sędzia Sądu Najwyższego, a w każdym razie marszałek Hołownia na pewno by takiego sędziego znalazł, który by orzekł, że to jest też nieprawidłowo. Nie, to by było bardzo prawidłowo. Po skazaniu prawomocnym pani nie byłoby tak mówi żadnych wątpliwości co do tego, że czy pan prezydent może zastosować to prawo, mógłby zastosować prawo łaski. Pani po prostu nie wierzy w sędziów polskich, a ja wierzę, oni zawsze coś znajdą. Pani poseł, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest sądem? W świetle orzeczeń TSUE nie jest sądem, nie razie, korzysta z domyślności, niezawisłości. Dlaczego w takim razie coś, co nie jest sądem, zostało wczoraj uznane przez prokuratora generalnego pana Adama Bodnara, który wysłał swojego zastępcy na posiedzenie ciała, które nie jest sądem, tylko jak rozumiem cyrkiem, grupą przebierańców, trupą teatralną. I tam ta trupa teatralna wnioskowała o tym, że wybory były ważne. Proszę państwa, żyjemy w kraju, w którym wybory są nieważne. Wybory są ważne, jak korzystają to? Z domyślności ważności, dopóki ewentualnie właśnie Sąd Najwyższy tej sąd ważności by nie stwierdził, nie, właśnie, a to się sąd, nigdy w Polsce nie zdarzyło. Sąd, tak, to prawda, sąd stwierdził o ważności wyborów, ale pani uważa, że to nie jest sąd, tylko przebierańcy, trupa teatralna. Nie, ja tego nie powiedziałam, natomiast jest no ja to domyślnie mówię o trupie izba teatralnej. Sądu, która nie korzysta z domniemania pełnej nie, niezawisłości to sędziowskiej. To czym oni są, jeśli nie są sędziami? Jeśli to nie jest sąd, a oni nie są sędziami, to co to jest? Jest to izba, która jest niezgodna, jeżeli chodzi o jej powołanie, z konstytucją, czyli z tym, żeby organy władzy sądowniczej były niezawisłe od innych władz. To jest cudowna logika, której ja przyznaję nie zgłębię, bo raz uważamy, tak jak pani teraz mówi, że to broń Boże nie jest sąd, a później przychodzimy na posiedzenie tego niesądu, który wydaje wyrok po naszej myśli i cieszymy się z tego wyroku. I wtedy mówimy, że wszystko jest legitne. Ta sama izba orzekała to o ważności wyboru w 2019, kiedy wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Już nikt nie protestował, nikt nie kontestował tego. Tylko, że Prawo i Sprawiedliwość nie uważa tej izby za nie sąd. No to tak, bo samo ją powołało spośród neosędziów. Na jaki cel przekazała pani 12 192 zł i 75 groszy? Na cel utrzymania siebie i mojego dziecka. Czyli nie, czyli po prostu pobrała pani pieniądze za coś, za co się pani nie należało i nie oddała pani tego na cel charytatywny? Nie wierzę. A dlaczego pan uważa, że mi się nie należało? No bo to były posiedzenia za uczestnictwo, to były diety za uczestnictwo w posiedzeniach Krajowej Rady Sądownictwa, a nie ma Krajowej Rady Sądownictwa. Przecież jest neo-KRS, a pani uznaje tylko paleo-KRS. Ładne określenie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, to moje. Chciałbym, żeby tak się przebiło. Myślę, że się przebije. No i skoro są neosędziowie, to są też paleo po prostu. No i... Ale to ta część sędziowska. Naszym zdaniem część, skład, który został wybrany spośród posłów przez Sejm, ma prawo zasiadać w neo-KRS-ie, który nadal jest. Proszę państwa, jakbyście państwo mieli jakieś wątpliwości, to Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy, właśnie wam wytłumaczyła, że co prawda KRS nie istnieje, ale jak nie, ona tam... Nie. Tego nie powiedziałam, że nie istnieje. Ale jak ona bo tam pójdzie, istnieje. To należy jej się 12 192 zł 75 groszy za grudzień. Za pracę, która by trwała w grudniu 2 tygodnie,
Ale ja pani nie odbieram tych pieniędzy, innymi... tylko pokazuję, że to jest całkowita pracami. Hipokryzja, bo jeżeli mówimy, nie. że coś nie jest ale sądem... Ale tak nie dopuści do to, głosu, to... to proszę bardzo, to niech pani wytłumaczy fakt, że pani bierze pieniądze za posiedzenia w KRS-ie, którego to KRS-u pani nie uznaje. Uznaje jako instytucję, która jest skontaminowana poprzez tryb wyboru części sędziowskiej. To nie znaczy, że w ogóle ten KRS nie istnieje, bo przecież pracuje, przecież nadal są powołania sędziowskie, są sprawy dyscyplinarne i są oceny aktów prawnych, które trafiają do oceny właśnie przez Krajową Radę Sądownictwa. Pani poseł, jeden z cesarzy rzymskich powiedział to znacznie krócej niż pani i pani też mogła to powiedzieć, po prostu pecunia non olet. Pieniądze nie śmierdzą. Trafiłam do Krajowej Rady Sądownictwa, neo-KRS obecnie w tym składzie, po to, żeby na przykład mieć wpływ na ocenę aktów prawnych, ja które rozumiem. Tam trafiają, żeby to nie były pisowskie oceny, które polegają tylko i wyłącznie na tym, że na przykład ustawy, które tam trafiły, i złożone przez klub Lewicy, nie mrugnie powieka? Dotyczące aborcji, że, żeby nie wyszło bez żadnego sprzeciwu taka ocena, że to właściwie rozpatrzmy to na gruncie religijnym, tak jakbyśmy byli episkopatem Polski, skoro a nie pani KRS. Chce mówić o aborcji, to bardzo proszę. Aborcja trafiła do zamrażarki, której nie ma, bo Szymon Hołownia powiedział, że on zażądał od razu wyniesienia zamrażarki ze swojego gabinetu. No i rzeczywiście to w takim razie 13 listopada wyście złożyli pierwsze dwa projekty, które trafiły do tego Sejmu, to znaczy do Sejmu tej kadencji. One nawet nie mają numerów druku. A jak to nie mają numerów druku? Ciągle są w zakładce wniesione. Wniesione to znaczy nie rozpoczęła się na nich praca. Są opiniowane między innymi przez Krajową Radę Sądownictwa, która czeka jeszcze na dodatkowe dokumenty, które pojawiły się w związku z orzeczeniem ETPC w sprawie braku dostępności aborcji w Polsce. Sejm się nimi nie zajmuje. Ale zajmuje się, tak zawsze było, dopiero po tym, jak cały projekt jest zaopiniowany przez wszystkie instytucje, które powinny są uprawnione do złożenia uwag ciekawe, do projektu. Ciekawe, że ze wszystkim innym poradziliście sobie znacznie szybciej, z tym jakoś wam idzie wolniej, ale dobrze. Ja generalnie nie namawiam do pośpiechu. Pośpiech jest wskazany tylko przy jedzeniu z jednej michy i łapaniu pcheł, rzecz jasna, jak mawia stare przysłowie. Ja mam zupełnie serio pytanie. Kiedy w takim razie będzie głosowany projekt Lewicy dotyczący legalizacji aborcji? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. O tym będzie decydował pan marszałek Szymon Hołownia, bo kiedy ale wy macie te na to wszystkie... na jakiś swój wpływ. Kiedy wicemarszałkiem Sejmu jest wasz lider. Na pewno na ten moment priorytetem jest uchwalenie budżetu, które to uchwalenie musimy dokonać do końca stycznia i to jest w tym momencie najistotniejsze. I to jest przyszły tydzień, tym się zajmiecie. Tak. Ja za chwileczkę będę panią pytał o tę ustawę budżetową, ale najpierw chcę uzyskać jakąś konkretną odpowiedź, no bo wasi wyborcy, wyście sami zresztą mówili. Podejrzewam, że będzie to w lutym. W lutym. Tak. Sejm w lutym zajmie się aborcją. Tak mi się wydaje, że wtedy komisja będzie miała przestrzeń na to. Już wszystkie te akty, opinie powinny spłynąć do tego momentu i na pewno już wtedy komisja będzie to chyba, miała że komplet. Szymon Hołownia postanowi inaczej. Proszę Państwa, trzymajcie się ciepło, bo ciągle jeszcze nie jest tak znowu upalnie. I słuchajcie RMF 24, tam dalszy ciąg tej rozmowy, a słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Wspominała pani o budżecie, o tym, że Sejm musi zająć się nim wcześniej. Ja chciałem spytać o bardzo prostą rzecz. Z których to postulatów waszych jest... Znaczy, które to z waszych postulatów możecie uznać za odhaczone, bo znalazły się w tym budżecie, będziecie je realizować i jesteście z tego szczególnie dumni? Prace jeszcze trwają, natomiast na pewno to, co też wpisaliśmy do umowy koalicyjnej, to są podwyżki dla budżetówki. To jest... Które uważa Platforma za swoje, to my Platforma je dobrze, wymyśliliśmy. To każdy będzie uważał za swoje, bo to jest słuszny postulat, więc się nie dziwię, że każdy chciałby się pod nim podpisać, ale to dobrze, bo dzięki temu trafiło to do umowy koalicyjnej i dzięki temu będzie zrealizowane, więc i 20% uważam, że to pozytywne zjawisko. Dla budżetówki, dla nauczycieli 30%. Oraz utrzymanie i rozszerzenie programu 500+, czyli o 800+. No to już jest, przepraszam, na to akurat nie mieliście wpływu, bo to zostało przegłosowane jeszcze przez Sejm PiS-owski. To był ich pomysł. To był pomysł, jeżeli chodzi o utrzymanie tego programu również Lewicy. Jeżeli chodzi o ten budżet... Pani Scheuring-Wielgus też głosowała za... Pani minister Scheuring-Wielgus. Tak. Pytam z ciekawości, dlatego że jak było głosowanie nad 500+, to pani Scheuring-Wielgus głosowała przeciw
przyznawanie. Tak, ale wtedy była w Nowoczesnej, z tego co pamiętam. Tak, miała inne poglądy zupełnie. Wtedy była liberałem, myślę, teraz jest socjalistą. Myślę, że zmieniła część swoich poglądów, jeżeli chodzi ale o sferę gospodarczą. Przy budżecie, tak. Zostańmy przy budżecie. Jeżeli chodzi o budżet, jest to budżet przygotowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zawsze jest tak, że po zmianie władzy, czy to w samorządzie, czy to w rządzie, no, ma się sytuację, jeżeli dochodzi do zmiany władzy, kiedy pracuje się na budżecie poprzedników. Pani przyjaciele, i będziemy go nowelizowali. Pani przyjaciele z partii Razem tego nie rozumieją? Myślę, że doskonale to wiedzą, bo to przecież chyba nie jest nie, jakaś wiedza tajemna. Że oni powiedzieli, że nie wchodzą do rządu właśnie dlatego, że ten rząd, że ta koalicja nie chce spełniać ich postulatów, nie chce spełniać postulatów lewicy i oni mają te, oni je wymieniają. Ta pani pozwoli, że ja razem z panią się zastanowię, co z tego jest w budżecie. 8% budżetu, 8% PKB, przepraszam, nie budżetu, na służbę zdrowia. Ale my mówiliśmy o tym, że to jest docelowo do 2027, żeby dojść do tego poziomu, więc to nie jest tak, że hop, siup, da się to czyli zrobić. Tego teraz nie, ale... Ale nigdy nie mieliśmy tego nie w programie ani Partia Razem, bo czas zawsze zakładaliśmy, że to jednak jest miał dłuższy wynosić, horyzont. Przepraszam, ja naprawdę będę ciągle pamiętał to piękne, wspaniałe, poruszające, wzruszające przemówienie Włodzimierza Czarzastego, który przyznawał się, że za dużo pracował, nie miał czasu dla własnych dzieci i dlatego teraz nie będzie 40 godzin tygodniowo, tylko 35 godzin tygodniowo. Nie zmniejszyliście nawet do 39 godzin tygodniowo w tym roku. Tego się nie zmienia w budżecie, panie redaktorze. Ale to, przepraszam bardzo, w budżecie się nie zmienia, tylko w budżecie będą później tego skutki. A chciałby pan, żeby to było tak bez konsultacji społecznych, bez jakiegoś programu przejściowego, bez kontaktu i rozmów ze związkami zawodowymi i prawodawcami? Ja pamiętam, jak PiS wprowadzało 500+, to wyście strasznie krzyczeli, kiedy oni to wprowadzili od 1 stycznia, z tym, że tak naprawdę dopiero uruchomili wypłaty z wyrównaniem od stycznia, bo wypłaty uruchomili od marca bodajże, czy kwietnia, ale wrzask był okrutny, że nie spełniają swoich obietnic i w 2016 nie ma 500+, od stycznia od razu pieniądze nie przyszły. Nie wiem, no ja nie przypominam sobie mojego pani wrzasku nie było... w tej sprawie na pewno, bo nie byłam nieprzymiennymi w Sejmie. Natomiast to są programy, które są zaplanowane na całą kadencję. Dobra. I one powinny być konsultowane. Czyli akurat to, o czym mówimy, to nie jest kwestia budżetowa. Czas pracy i 8% PKB to jest plan na tę kadencję i wy z tego nie rezygnujecie. To nie, bardzo nie rezygnujemy. Dobrze. 1000 zł dla studenta. Na razie tego nie ma w tym momencie w pracach. Czyli z tego waszego postulatu na razie nic. Na razie w tej chwili Trzecia droga obiecywała darmowy akademik, wy obiecywaliście... Remonty akademików i pieniądze na akademiki, które zapewnił minister Wieczorek. Niech się pani nie gniewa, wiem, co obiecywała Trzecia Droga. Pani mogła tego nie sprawdzać, bo to nie jest pani partia, ani pani koalicja. No to owszem. Znaczy koalicja to jak najbardziej, ale nie ma. Koalicja. Pani z nich nie startowała. W takim ja panią informuję, że w programie Trzeciej Drogi były darmowe, a dokładnie za złotówkę, no nie darmowe, no. Za złotówkę. Akademiki. Mhm. A wy postanowiliście oprócz tej złotówki, żeby ci studenci mieli tę złotówkę, to wy postanowiliście dać im 1000, czyli mieliby 999 na rozkosz, bo ZE muszą zapłacić za akademik. I nic z tego na razie nie ma. Ani nie akademików, nic z tego, tylko decyzje i finansowanie na remonty akademików, które zapewnił minister Wieczorek i to będzie właśnie w budżecie. Gdzie w budżecie są pieniądze? Bo ja tego nie znalazłem, ale na pewno są, bo przecież nie zrezygnowaliście z tego programu. Na 100 000 nowych miejsc w żłobkach. Ja nie pracuję nad budżetem, więc nie wiem, która to jest sekcja ale budżetu. Ale tego nie ma tam, bo myśmy nie mogli tego znaleźć, więc chyba tego nie ma. Być może, ja nie jestem w tej chwili... Zapomnieliście o tym? No, dobrze, wiem, że pan redaktor teraz będzie twierdził, że wszystkie propozycje wyborcze powinno się zrealizować od razu w pierwszych miesiącach pytam, rządzenia, ale mówi, to nie jest możliwe, żeby wszystko naraz. Dobrze, pani mówi o podwyżkach. Nie, dobrze, wie pani co, to zostawmy w takim razie moje wypytywanie, żeby nie było, że ja tu panią rozliczam. Bo ale nie jak Boże, najbardziej, ale tylko skąd? Że najchętniej bym była rozliczana na zakończenie kadencji. Media są od entuzjazmu i od klaskania, a nie od rozliczania, ja już wiem. Ale my nawet jeszcze nie zdążyliśmy uchwalić tego budżetu, zrobimy dlatego to moje pytanie, w styczniu. Z czego pani w tym budżecie, który będzie w przyszłym tygodniu, jest najbardziej dumna? Które z postulatów lewicy? Z podwyżek dla sfery budżetowej. A oprócz tego, bo to Platforma już sobie zaklepała, że to nasze. No nie wiem, czy sobie zaklepała, to nie ma programów, nie ma praw autorskich do projektów ustawowych, więc to tak dobrze, nie działa. Ma pani rację, nie ma, ale oni naprawdę tak uważają. Dobrze, zostawmy zresztą ten spór. Budżet, tylko jedna sprawa. Budżet będzie nowelizowany w ciągu roku. Mhm. I będziemy tam starali się dorzucać nasze rzeczy, które zgłaszaliśmy w kampanii i które są wpisane do umowy koalicyjnej, bo taka jest ta
taka jest między nami umowa oczywiście, że to wtedy będą projekty rządowe. Inne projekty, tak jak aborcja, będą projektami poselskimi. No tak, ale pani powiedziała, że aborcja jest w zasadzie to jest kwestia dni. Procedowania, natomiast oczywiście chcemy przekonywać do tego postulatu. To nie chodzi o to, żeby po prostu to wszystko wrzucić do pociągu, który sobie przejedzie, pojedzie i nie zostanie. Ja bym chciał zakończyć sprawę budżetu, naprawdę. Słucham bardzo. Na ten rozmowę. I to jest pytanie do pani właściwie. No to ja słucham bardzo. Co oprócz tych podwyżek udało się osiągnąć, z czego pani jest naprawdę dumna i może pani teraz powiedzieć naszym słuchaczom, panu, jak głosowaliście na nas, to ja wam teraz mówię, dajemy to. Jak proszę. Zakończymy pracę nad budżetem, to wtedy będę mogła przyjść do studia, czyli to pod koniec stycznia. Będzie za tydzień, przecież ten budżet jest już gotowy. Komisje już nad nim nie pracują. To jest, w tym budżecie było tyle rzeczy, tyle prac, że naprawdę, jeżeli chce pan mnie rozliczać, ja nie to chcę rozliczać. Ale ma pan pełne prawo. Ale broń Boże, wtedy, gdzie? Kiedy ten budżet uchwalimy. A ja tylko pytam jest jeszcze o to, z czego pani jest dumna i pani jeszcze nie wie, z czego jest dumna. Nie, jeszcze nie wiem, z czego jestem dumna. Będę dumna pod koniec stycznia. No rozumiem i to jest jasna odpowiedź. No właśnie. No, jeszcze nie wiem, z czego jestem dumna. To przejdzie do historii, moim zdaniem. Jest szansa na jakiś kompromis? Tak serio pytam w sprawie ustawy medialnej. Czy to będzie teraz tak, że jak przyjdzie nowa władza, kiedyś jakaś przyjdzie, bez względu na to, czy to będzie Grzegorz Braun, czy Mateusz Morawiecki, ale ktoś wygra wybory i co też będzie musiał wyłączyć sygnał TVP i przegonić waszych dziennikarzy i wleść tam swoją teraz czeredą? Ale tam nie ma żadnych naszych dziennikarzy. No rozumiem, rozumiem. Mam nadzieję, że tam to się wszystko dziennikarze pisowcy, a teraz są dziennikarze bezprzymiotnikowi. Dziennikarze tacy jacy powinni pracować w mediach publicznych, którzy nie są zapisani do sztabu wyborczego jednej z partii Dobra, politycznych. Proszę pani, ja mam pytanie było inne, bo pani, niech pani ich nie broni, oni się sami bronią, a ja też nie mam zamiaru specjalnie ich atakować. Chodzi mi tylko o jedną rzecz, prostą, tak naprawdę, bo to jest pytanie, co dalej z mediami publicznymi? Czy jest w ogóle jakaś szansa na kompromis, na to, żeby spróbować dogadać się w tej jednej, jedynej sprawie chociażby, ponad podziałem. To znaczy, żeby nie było tak, że za 4, 8, 12 lat, ile tam zamierzacie rządzić, przyjdą inni i też was odetną od prądu po prostu. Kiedy ten proces likwidacyjny się zakończy w ten czy inny sposób, bo albo będzie zmierzał do finału, albo będzie zmierzał do tego, żeby po prostu po drodze spółkę zrestrukturyzować, ściąć niepotrzebne koszty i poprawić jej funkcjonowanie, to będzie przygotowany projekt ustawy medialnej. Ale są prace nad tym przecież, nad ustawą medialną. Cały czas pan Bogdan Zdrojewski cały czas nad tą ustawą pracuje. Ma być zlikwidowana Rada Mediów Narodowych. No to jest prosta rzecz jedna. A co zrobić, żeby media publiczne były publiczne i nie były ani władzy, ani opozycji, tylko mniej więcej publiczne? Żeby nie odbywały się takie gorszące, dantejskie sceny za każdym razem, jak się zmienia władza? Nie da się wszystkiego zadekretować. To znaczy, możemy wpisać do ustawy różne najpiękniejsze rzeczy, a co tylko później ktoś chciałby jeszcze je... Pani pomysł. Chciałby to przestrzegać. Myślę, że tutaj można by skorzystać z takiej ustawy, która była w formie paktu dla mediów publicznych przygotowana przez różne stowarzyszenia dziennikarskie, NGOsy, dotycząca poszerzenia o stronę społeczną Rady Nadzorczej Mediów Publicznych, TVP, i Polskiego Radia, po to, żeby, żeby nie było tak, że tylko politycy mają na to wpływ. I myślę, że to jest rozwiązanie, o którym powinniśmy rozmawiać. Że wpuścimy tam również NGOsy. Tak. I wie pani, czym to się skończy? Tym, że każdy będzie mówił, że to nie... Nie właśnie... Że może ja jestem po prostu już takim strasznym pesymistą, albo nazwijcie to jak chcecie, ale... No ja nie wierzę, bo... Ale pan jest dziennikarzem, może pan coś zaproponować. Słucham. Naprawdę jesteśmy otwarci. Czekam na jakąś propozycję. Mnie się... Skoro jest pan pesymistą, to żeby pójść w stronę optymizmu, to może jest jakaś szansa według pana. Nie wydaje mnie się, byście byli skłonni słuchać czyichkolwiek rad. Ale przecież właśnie to mówię. Tak, pani mówi, ma pani rację. A ja mam pytanie... Mówię i słucham. A właśnie, to ja teraz nie mówię, tylko teraz słucham. To dobrze, to pani posłucha pytania. Czy będziecie podczas najbliższego tego posiedzenia Sejmu, bo to już wreszcie można, bo skończyło się pierwsze, teraz czas na drugie posiedzenie Sejmu, głosowali nad zwolnieniem
posady wicemarszałka Sejmu, czyli nad usunięciem Krzysztofa Bosaka z prezydium. Tak, mamy głosować nad wnioskiem złożonym przeze mnie. Nad odwołaniem w imieniu klubu Lewicy, tak, jesteśmy wnioskodawcami o odwołanie pana Bosaka z prezydium. A kto zagłosuje za pani zdaniem? Na pewno cały klub parlamentarny Lewicy. To na razie nie jest jeszcze siła wystarczająca. Rozmawiamy. I co mówią koalicjanci? Koalicjanci w tej chwili są zajęci innymi rzeczami, które się dzieją. Pani i to mówi, nie rozmawiamy. Jest nic dziwnego. Rozmowa polega na tym, że się mówi do siebie? Czy już teraz są jakieś inne? Mówi się i się słucha. No właśnie. A słucha się wtedy, kiedy ktoś ma coś do powiedzenia. Czyli na dany rozmowa, temat. Nowa rozmowa, proszę państwa, wygląda tak, że przychodzi Lewica i mówi, a oni pan, nic. Co mówi? Mówi, że na pewno jest w tej chwili ważny budżet, to jest absolutny priorytet, ale ten wniosek oczywiście i tak będzie głosowany. My stoimy na stanowisku konsekwentnym, no że Konfederacja nie powinna mieć swojego przedstawiciela. Tak, i chcecie, żeby Krzysztof Bosak nie był już wicemarszałkiem Sejmu. To rozumiem. Tylko pytanie, czy przekonacie... Skoro nie jest w stanie zdyscyplinować członka swojego klubu, Grzegorza Brauna, który robi rzeczy naprawdę skandaliczne, chyba nie musimy tutaj opowiadać i wymieniać wszystkich jego ekscesów, bo nie będziemy mu robić reklamy. Ale wie pani notabene, by the way, przepraszam za takie... Anglicyzm. Tak, tak. W każdym razie na portalu o niepolskiej nazwie YouTube znalazła się piosenka, która miała być parodią Grzegorza Brauna, jak rozumiem. Ta piosenka zbiera jakieś miliony wyświetleń, ale komentarze pod tą piosenką są, powiedziałbym, dość szczególne. Mianowicie jest to jeden wielki zachwyt wobec akcji Grzegorza Brauna. Komentarze na YouTubie zawsze są czymś strasznym. Ta sekcja naprawdę. Nie zadziwia mnie to jakoś. Tak, tylko pytam, bo to na mnie zrobiło pewne wrażenie. Ja oczywiście nie sprawdzałem tego ostatnio, tylko jakiś czas temu. Nie jest to znowu pieśń, której słucham codziennie, więc tak tylko zauważyłem. Pani mówi tak, chcemy Brauna usunąć, bo Konfederacja nie powinna mieć miejsca. Bosaka. Mhm. No, Brauna też akurat, tak. Ale ma pani rację, Bosaka, że oczywiście chcemy Bosaka usunąć z prezydium, Konfederacja nie powinna być. Wie pani, że to będzie oznaczało, że już w prezydium Sejmu nie ma żadnego przedstawiciela opozycji? Prawo i Sprawiedliwość może przedstawić innego kandydata lub kandydatkę niż pani marszałek Witek i wtedy będzie miało, ale bo to miejsce czeka. Ale na razie nie ma i oni... Ale miejsce czeka. Czyli wam to nie będzie przeszkadzało, że będzie tylko koalicja rządząca w prezydium Sejmu? Nie, no właśnie mówię, będzie oczekiwało ale to miejsce na Prawo i Sprawiedliwość. Kogoś? Nie, no oczywiście, no to jest wolna wola klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. No nie zgłosili swojego kandydata, który nie przeszedł. No nie zgłosili, no. Zgłosili. Ale innego nie zgłosili. Innego nie. No i tak będzie się to wszystko toczyło. Wam też, jak rozumiem, zależy głównie na tym, że skoro nie ma chleba, to żeby były igrzyska i... Ale chleb właśnie będzie, po uchwaleniu budżetu zapewne. Będzie albo i nie. Kto Przepraszam. A już niedługo, naprawdę do końca stycznia budżet będzie uchwalony. Chleb będzie, ale bułki będą jedzone ustami przedstawicieli ludu. Bardzo pani serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwu również dziękuję. Kłaniam się. Do widzenia.